Krótko mówiąc, czasami mówią, że piłce nożnej potrzebne jest szczęście, nam tego szczęścia trochę brakło, ale też myślę, że też gdzieś ta finalizacja nie była na takim poziomie, jakbyśmy się jeszcze chcieli. Jest to cały czas doprecyzowane. Myślę, że w kolejnych meczach pokażemy, że potrafimy strzelać gole. No, zaingerowaliśmy tym meczem po raz Lokitą Brzeg Dolny. Wiedzieliśmy, z kim się będziemy mierzyć, jak mocny to jest zespół. Mimo wszystko chcieliśmy, mieliśmy swój plan, chcieliśmy ten mecz wygrać. Jeśli chodzi o przebieg meczu, no tak naprawdę pierwsza bramka jakby no, utrudniła nasze zadanie. Dosyć szybko straciliśmy tą pierwszą bramkę i to zmusiło nas do ataku pozycyjnego. Przeciwnik jeszcze bardziej się cofnął. Nie chciał grać tak naprawdę zwaną kontrę, na szybki atak, wykorzystując swoje właśnie sytuacje bramkowe, które stwarzał właśnie tym szybkim atakiem. My, mimo tych prób w ataku pozycyjnym i kilku sytuacji, nie potrafiliśmy jednak doprowadzić do dobrego wyniku. Potem w drugiej połowie też szybko tracona bramka i jakby też utrudniła nam jeszcze bardziej te nasze możliwości tego, żeby doprowadzić do dobrego wyniku. Konsekwencją też bardziej otwartej naszej gry. Przeciwnik wykorzystał to, strzelaj na trzecią bramkę i to jakby zamknęło już ten mecz. Oczywiście chcemy tutaj przeprosić naszych kibiców, bo licznie zgromadzona grzesza kibiców Polończymica liczyła na dobre rozpoczęcie meczu na własnym boisku. Nam się to nie udało i chcielibyśmy kolejny meczu pokazać, że ta wartość tego zespołu jest naprawdę na dużym potencjale i zrobimy wszystko, żeby kolejny mecz wygrać. Tym razem jedziemy do Wierzbic, też wiemy, jaki to przeciwnik, też wiadomo o swoje problemy, ale też ma daną jakość i na pewno też chce walczyć o zwycięstwo, tym bardziej, że w ostatnim meczu też przegrali dosyć wysoko. Zmiany są duże, można powiedzieć. Przede wszystkim jest duża liczba osób, która jest w kadrze, co przekłada się na to, że jest większa rywalizacja i zawodnicy podnoszą też swój poziom. Uważam, że mamy lepszy skład niż mieliśmy w tamtym sezonie. Jeżeli chodzi o wynik, to jest on wysoki. Takiego wyniku się nie spodziewaliśmy przed meczem, chociaż przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty i żeby wygrać. Dobrze ułożyliśmy sobie początek meczu tą bramką, później fajnie, żeśmy grali w defensywie, nie pozwaliśmy rywalowi na zbyt wiele i później w drugiej połowie udokumentowaliśmy wszystkie kontry czy składne akcje, dołożyliśmy jeszcze kilka bramek. Zabrakło Mateusza Szczura, którego w dniu wczorajszym położyła choroba i dzisiaj niestety nie mógł nam pomóc, a tak byliśmy praktycznie z pełnym składem. Spokojnie żeśmy ten mecz i wytrzymali i biegowo, i osoby, które weszły, nie obniżyły poziomu, także jesteśmy zadowoleni z całego zespołu. Wizyta w Trzebnicy to jest bardzo dobra murawa, świetnie przygotowana, także nie możemy ani razu, którym tu byliśmy, narzekać na stan murawy.